U świętego Pawła w liście, bodaj to w liście do Filipian jest, on nie skorzystał ze sposobności, będąc na równi z Bogiem, ale uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. W każdym razie wcielenie jest uniżeniem Boga. Wprost jest, że to zapowiedź tego uniżenia jest przyczynkiem. Nie będę czytał katechizmu, jak będziecie patrzeć po podłodze i będziecie spać jeden, drugi, trzeci. Mam, nie jestem w stanie to znosić, ale Panu nie. No mówię, że mam, jestem w stanie to znieść. Będziecie patrzeć po podłodze, nie jak ksiądz czyta, to ja do ścian katechizmu nie czytam. Jak jest za późno, to powiedzieć, niech ksiądz jutro czyta, ale nie tak. Pytałem, czy mam czytać katechizm. Powiedzieliście, że tak, więc proszę swoje ciało nagiąć, a nie żeby ksiądz się zastanawiał, czy do ścian czyta, czy do wiernych, którzy słuchają. Za ważne rzeczy, żeby tak marnować. Potem na innych wskazywać, że księdza nie słuchają. No za chwilę wy będziecie, każdy z was, odwrócony.